Droga Arkadiusza Kołynycza do podium Igrzysk Europejskich była trudna i pełna zaskakujących sytuacji. Już w eliminacjach radomianin zmierzył się z mocnym mołdawianinem. Polak przegrywał 3-5. Wtedy radomski zapaśnik zaskoczył rywala i położył go na plecy. Potem Arkadiusz Kołynycz trafił na ukraińskiego mistrza Żana Bieleniuka i przegrał 1-9. Ale Ukrainiec awansował do finału, co pozwoliło radomianinowi na udział w repasażach. Arkadiusz Kołynycz wykorzystał szansę i pokonał Maksina Manukiana z Armenii i w pojedynku o brąz Białorusina Radzika Kulijewa. Szczególnie cenna jest wygrana z Ormianinem. Maksim Manukian to były mistrz świata i Europy. W Mińsku wystartował też inny radomianin Rafał Płowiec w wadze do 130 kg. Nie zdało jednak przebić się do strefy medalowej.